Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Przemek, po meczu Anvil Włocławek w Sopot i przegranej 15 punktów, jakie uczucia towarzyszą zawodnikowi, jakie, co się dzieje w środku? Dla mnie wstyd przede wszystkim, bo nie może być tak, wiadomo, raz rzucisz punkty, raz nie rzucisz, piłka czasami wpada do kosza, czasami nie. Możesz mieć gorszy, lepszy dzień, ale myślę, że kiedy właśnie nie idzie i wynik idzie w drugą stronę, gdy zaczynasz przegrywać, to wtedy jest najważniejsza walka, agresja i myślę, że taka determinacja, żeby być jak pięść. No, dzisiaj nie byliśmy jak pięść, byliśmy jak osobne palce, nikt sobie nie pomagał w obronie, a jeżeli nie idzie ci w ataku, to jedynym elementem, który zawsze powinien być, to jest defensywa i ona musi być przez 40 minut, niezależnie od wyniku. Defensywa? Jak? Walka i zaangażowanie. Tej walki też dzisiaj w pewnych momentach wydawało się, że brakuje. No dokładnie. No. Jeżeli przegrywasz mecz, no to powinieneś, nie wiem, wyjść ze spotkania z zakrwawionymi rękami, nie wiem, odrapanymi kolanami. Pięcioma faulami i wiedzieć, że zrobiłeś wszystko, żeby ta drużyna wygrała. Dzisiaj tego nie było i według mnie to się nie może powtórzyć. Mi jest to. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że kolejny mecz jest szybko. Wiem także od Ciebie, że zawodnicy lubią tego typu sytuacje. Po ciężkim meczu, ciężkiej porażce, szybki okres czasu i kolejny mecz, żeby jak najszybciej tę plamę zmazać i gdzieś ten honor w cudzysłowie uratować. Środa będzie bardzo ważnym dniem. Najważniejszym. Tak naprawdę sobie nie wyobrażam tygodnia z tym uczuciem, które mam teraz w sercu. I no, czekamy nieubłaganie na tą środę i mam nadzieję, że gdzieś tam w środku, w drużynie wytłumaczymy sobie wszystko, po męsku porozmawiamy i weźmiemy się w garść, bo musimy zacząć grać, bo tak nasza gra nie może wyglądać. Przemek, jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, wielokrotnie przechodziłeś trudne sytuacje w swojej karierze, wielokrotnie doświadczałeś różnego rodzaju problemów, ty czy twoi koledzy zespołu, cały zespół. Teraz ta presja w Wrocławku jest bardzo duża, kibice domagają się zmian, dają wyraz tej swojej złości w mediach społecznościowych. Powiedz, jak podołać temu tej całej otoczce, jak wyjść obronną ręką? Przede wszystkim wierzyć. Jeden w drugiego musi wierzyć, bo ten potencjał jest ogromny w tej drużynie, tylko ona nie gra na miarę tego potencjału i po prostu no, jeden za drugim musi stać murem. I tak jak powiedziałem wcześniej, nieważne co się dzieje w ataku, jak głupio byś podejmował decyzję, czy popełnisz kilka strat z rzędu, czy nie trafisz kilku otwartych rzutów pod rząd. Defensywa, powrót do obrony, walka na całego w obronie, to jest kluczowy element, który zawsze da Ci tą swobodę, że kolejny błąd lub ten kolejny niecelny rzut będziesz miał okazję oddać dodatkowo, a nie, że już nie będziesz miał tej okazji czy tej szansy później w kolejnym spotkaniu. Walczymy w środę. Dzięki.